When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. Dzień dobry, w drugim odcinku. Tym razem już idziemy na drugą stronę. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. I tam przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw, setki. Ta miała być moją ostatnią. No, wcale takie niespokojne miejsce. Ale mimo to cały czas piękne. Tak z ciekawości właśnie jeszcze mogę wam dopowiedzieć, że grę tą kupiłem sobie w wersji pudełkowej, przez co dostałem również oczywiście taki mały albumik pokazujący właśnie z jakich miejsc korzystano przy produkcji tej gry. I między innymi właśnie jest tam zdjęcie tego mostu, który starano się właśnie odwzorować w ten, a nie inny sposób. W związku z tym, że jak to tłumaczyli producenci, most był po prostu zwykłą przeprawą, więc jako dodatek tylko dodali do tego właśnie takie bariery, które trzeba po prostu omijać. No tak to zrobili naprawdę świetną robotę. Deski wyglądają jak deski. Okej, jakiś mamy pociąg przed nami. Sprawdźmy, co to może być. Okej, jakaś krew. Dokładnie. Wał korbowy. Okej, czyli można powiedzieć, że kogoś lub coś tutaj potrącono. Mogę wejść? Mogę. Okej. Ale nic poza tym. Jedyny taki minus, jak teraz mi się od razu rzuca, to to, że nie widzę swoich nóg. Dobra. Muszę znaleźć korbę. Jedyny właśnie ten mankament. Mogłyby tu być moje nogi, przez co nabrałoby to troszkę bardziej realizmu. Okej, tu widzę, że droga jest zawalona, więc no raczej dawno musiała być nieużywana, skoro nikt nie pofatygował się po to, aby ją odkopać z tych kamieni. Okej, no wygląda mi to na jesień. Ale mogę się nie znać, więc nie będę tutaj. Coś tutaj mam. Zbadaj. Przecięte więzy. Rozwiązane, czy może związane? Brak krwi. Okej. Czyli po prostu lino. Okej. Jakaś noga. Właściwie to dwie. Czyli już wiem, że tamta krew to była ludzka krew. Czyżby jeszcze chciano tutaj kogoś podpalić? Sucha trawa. Brak słońca. Obszar prostokąta. Czyżby właśnie, jak była ta podpowiedź, drezyna, to ona musiała tutaj przez długi czas stać i po prostu zasłaniać tą trawę, przez co nie wyrosła ona tak jak należy. Nie wchodzić, zbadaj. Okej, jakiś kamień. Pytanie, czy tutaj był jakiś kamień?
No tutaj chyba nie. A nie? Coś tu jest. Zakrwawiony kamień. Dobra, wezmę go. I zobaczę, czy mogę go tam wsadzić. A później pójdę tam za tymi śladami krwi. I zobaczymy, co wtedy będę mógł tam zrobić. Halo? Jakiś taki dźwięk. Jakby coś się miało zaraz stać. Na pewno zobaczę więcej krwi. I ciało. Okej. I pytanie, co było przyczyną śmierci? Czy to, że odcięto mu nogi i się wykrwawił, czy to, że dostał po głowie i się wykrwawił? No równie dobrze można było go wtedy jeszcze przeciągnąć w to miejsce, w którym leżał. Jestem ciekaw, czy coś tutaj na dole znajdę. I powinienem też skupić się na szukaniu tej korby. Czy ona mogła być na przykład... Okej. Na logikę... Taka korba mogła być tu wyrzucona jako... próba zatarcia... śladów. O właśnie. Mam i zakrwawioną korbę. Wrócę teraz do... tego pociągu, spróbuję go... uruchomić i podjadę nim na to miejsce tej wyschniętej trawy. Myślę, że to powinno dać mi część informacji, co tu się mogło stać. A skoro dysponuję jakimiś, w cudzysłowie, nadprzyrodzonymi umiejętnościami, czy jakby ktoś chciał to tak nazwać instynktem, to powinienem dostać jakieś wskazówki. Okej. Na razie nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Także idę po pociąg. No jeszcze muzyczka, taka cichutka w tle, nadaje swego rodzaju klimat, tak więc... No na razie powiedziałbym takie 9 na 10, jeżeli miałbym ocenić tą grę. Brak mi tych nóg. I to jest ten jeden brakujący punkt. Okej. Udało się uruchomić. No nie. Po co naciskałem ten przycisk? Ale dobra. Pamiętajcie, nie należy naciskać przycisku. Żebym też tylko za daleko nie przejechał. To było gdzieś przy... Drezyna, okej. To było gdzieś tutaj właśnie. Tu jest benzyna. Wyjdę, zobaczę, czy jeszcze troszeczkę do przodu, czy do tyłu. Jak na mój gust, troszeczkę do przodu. Okej.
Powinno być dobrze. Tylko jeszcze ten dźwięk. Czy coś mi teraz tutaj wyjaśnią te zwłoki? Okej, coś w rodzaju intuicji. Albo kontaktu z duchami. Okej, czyli dziadek Itana stoi z kluczem przy zwłokach. Właściwie to... Okej, to już stoi sam. Co znajdziemy w pozostałych miejscach? Tutaj sobie rozmawiają, więc gość jeszcze żyje. Podbiegnę w to miejsce, żeby zobaczyć, co się tutaj właściwie stało. Okej, dziadek Itana bierze kamień. Jeszcze zostało mi dwa miejsca. Tutaj zapewne będzie ten przywiązany gość. No właściwie... Okej. Tu jest Itan. I teraz tak, ja bym to chciał ustawić chronologicznie. Może być tak, że Itan jest przywiązany, po czym... Nie, to zostawmy jako jeden. Później te dwa na pewno będą, ten będzie ostatni, jako, ile będzie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ten będzie siódmy, szósty, dobra. Ten musi być w takim razie piąty. Ten będzie czwarty. Okej. I teraz tam bierze kamień, a tu rozmawia. Tu widzę, że już ma kamień w ręce, więc to musi być drugi. Okej, dwa. I trzy to sobie rozmawiają przy drezynie. Tak. I robimy wizualizację. Travis, posłuchaj! Możemy go zniszczyć, wiem jak! Nie da się i tam. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest. Wiecznością. Nie ma innego wyjścia. Travis, gadaj, gdzie jest Itan. Już! Daję uśpionemu to, czego chcę. Czego wszyscy chcemy. Słuchaj, staruszku. Czas iść do domu. Nie! Znikaj stąd, do cholery. No już, wynoś się.
Zamknij oczy, Travis. Okej, no i tajemnica śmierci Travisa się wyjaśniła. Początkowo Travis chciał zabić Ethana, ale jego dziadek go powstrzymał. Teoretycznie zmarł od uderzeń w głowę, ale z drugiej strony bez tego też by się wykrwawił. Okej, także tutaj już chyba nic więcej nie zrobię. Tam coś błysnęło, nie wiem czy to jakaś poszlaka, czy tak mi się tylko wydawało. O właśnie, coś tu jest. Tylko pytanie, co? Dziadku, stój, nie podchodź! Ethan, ja też jestem chory. Czuję w sobie uśpionego. To walcz z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój! Korvus, przykro mi, Ethan. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie. Okej. Coś zwróciło rodzinę przeciwko Ethanowi. Ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią. Nie ze względu na doświadczenie czy mądrość, ale dlatego, że starość to zmęczenie. Jej nienawiść jest mało przydatna. Okej, czyli powoli nam się zaczyna tutaj klarować sytuacja, że można powiedzieć, coś opanowało Reed Creek Valley. Ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba. I do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.